O, dzisiaj by poszło dużo. To nie, tu chłopaka wziąłem, mówię, pół roku będziesz mistrzem świata. Nie wierzyli, ale wziął. A tu wygrałem WPA. Jak miałem pierwszą odżywkę, to łyżką od herbaty zasypałem i czułem, że rosnę. No to jest, panie Zewie, tak, że już wy tyle lat ciągniecie, że już te rydze są wyciągnięte. Ja do lasu idę grzyby na stojąco. Jakbyście byli w okolicy, to wpadajcie do pana Józefa. Karnet jedyne 450 zł za godzinę. I dlatego lubię jeździć w drodze i poznawać właśnie takich ludzi. Tak jest, zaczynamy, zapraszam. Dzień dobry, YouTube. Jesteśmy w pięknej okolicy, mnóstwo kilometrów przejechaliśmy do kolejnej legendy trójboju siłowego, panteonu siłaczy, zarówno w Polsce, jak i za granicą. Ten człowiek ma mnóstwo tytułów, zarówno singlowych, jak i w samym trójboju siłowym, mistrzostw Polski, mistrzostw Europy i również świata. Naszym gościem jest Józef Sokołowski. Przyjechaliśmy tutaj razem z Marcinem, kamerą kulturystów. Przyjeżdżamy, a tu wiecie, co kiedyś było? Kury. To była normalna komórka, chlewiki i tak dalej. Za tymi drzwiami znajduje się ta siłownia. Zobaczcie, mistrzowie trenują. To nie musi być standard, ale to pokazuje, że można trenować naprawdę w surowych warunkach, ale wszystko myślę, że jest dopracowane. Zaraz zobaczymy, jak to wygląda. Przejdźmy sobie do tej komóreczki. Ja będę w bluzie mojej 6XL, bo taka była na przycenie, więc... Buty wyczyścimy jak najbardziej. Wchodzimy. Zapraszam na kolejny odcinek. Mam nadzieję, że będzie bardzo ciekawy. Takie to oto ogrzewanie. Zobaczcie, to jest muzyka treningowa. A tutaj już w klatce stoi. Dzień dobry. Dzień dobry. Witam serdecznie, dziękuję za zaproszenie. Sam on, czyli Józef Sokołowski przed państwem. Panie Józefie, bardzo dziękuję i od razu w szoku jestem, że można trenować w takich warunkach. W doskonałych warunkach, jak dla mnie, bo ja lubię takie old school, ale dla niektórych byłoby to nie do pomyślenia. Myślę, że tutaj jest dużo takich... No własnej roboty, nie? Chyba porobione. Związań takich, żeby na przykład jak na zawodach są... Takie. Tutaj odepniemy trochę, żeby było mikrofon słychać. O, tak jak na zawodach, to nie? Żeby no. Tam, jeszcze kolega jest odpina, tylko ja siadam, nie muszę chodzić. Nie? No właśnie, mam pytanie, że jak treningi, to jest tu ktoś, kto się decyduje też z panem trenować? Trenuję ze mną już 10 lat albo dłużej. Ale też jakiś małolat? Nie, nie. Czerwiński, on był na zawodach też tam. Aha. Brązowy medal ostatnio zdobył. Ile ma lat? Tutaj nie pamiętam. 41. To małolat. No, jakiś sieniok tam. Także pozdrawiamy serdecznie. No bo tak, w tym roku ile już tam wiosen upłynęło? Jego czy moje? 66. 66 i cały czas no te wyniki tak pokrótce. Zacznijmy może tak trochę od kociej. Na ostatnich zawodach jakie tam to wyniki były? To znaczy na ostatnich to byłem to w federacji tej góry, RPF. Aha. Miałem kontuzję. Aha, bo tam coś z tym barkiem jest, nie? No przy tym wyciskaniu. Nie ma, ale tu były ciągi, ale jako na tych korzonkach. No. Ale w GPC właśnie w trójboju miałem wynik. 260 rekord świata w siadzie, w rafie. 300 w ciągu, w trójboju. 690 chyba, się nie mylę. Czyli, żeby jeszcze była jasność. Panie Józefie, no kurczę, nie bagatelka, bo to jest dziesiątki lat startów. Ponad 40 chyba tytułów, więcej nawet, bo to single i tak dalej, mistrzostw Polski. 14 tytułów mistrzostw Europy? Tak,
14 i... 11 mistrzów świata. I 11 mistrzów świata. Puchary świata jeszcze nie liczę, ale dokładnie nie wiem. I to jest fajne. Kolejny zawodnik, kolejny oldschoolowy, kolejna legenda sportów siłowych i tak. I to chyba każdy. Kurczę, ile to było? A tu już nawet nie pamiętam, nie? Ile to medali, ile tych dyplomów. Dyplomy to pewnie też gdzieś tam poginęły przy przeprowadzkach. No, niektóre takie konkretne. No. No, ale było i dużo. A jak to się w ogóle zaczęło? Dobra, no, nie wiem, młody chłopak i co, będę dźwigał ciężary? Czy to taki był przypadek? Bo to chyba był trochę przypadek, nie? Przypadek, bo to tak powiem, jak kiedyś były te... No, dużo ćwiczyło w tych komórkach, w tych takich rzeczach, ale ja bok ćwiczyłem. Aha. W Fidinie był bok. Mhm. 13 lat miałem, to podrobili mi legitymację na 16, żebym walczył. Aha. Bo tam byłem niby technicznie dobry. No, no, no. Siłego to nie miałem na pewno. Aha. No, tam do 18 lat się bawiłem. To, aha. Ten bok trochę bardziej koszami tam już. Mhm. I później poszedłem na tańcu, czy gdzieś tam byliśmy jak to bójki, zabawy, coś. No, no. Oj, coś mówię, słaby jestem, co nie? Coś chłopaka popychali, trzeba było coś poćwiczyć. Poćwiczyć, jak? Do siłowni weszło i tak już nie weszło. Już. Spodobało mi się. Uważam, że teraz wszystko, no właśnie. No. Kiedyś boks polegał, że w siłowni nikt nie był. No. To technika, tam uderzenia, ucieczka, kondycja. No. Teraz wszyscy. Jest to, dźwiganie ciężaru jest podstawa, nie? Podstawa. Nie wiem, czy szachiści nawet nie chodzą na siłownię. Chciałem powiedzieć. Tak? No. Skoczkowie muszą być, no, piórka, ale tą dynamikę, no, w jaki sposób mogą wyćwiczyć, nie? Musisz być psychicznie nastawiony bardzo dobrze, to nie? Ale jak jesteś silny, jesteś, wszystko gra, no, to wiadomo, że będzie. Mam nadzieję, że wszystko dzisiaj zagra też na treningu. Też w międzyczasie będziemy sobie rozmawiać podczas treningu. Ja będę przerywał, bo będę, no, mam trochę pytań i muszę się dowiedzieć, bo to jest bardzo ciekawe. Także zapytam się, jak wygląda trening, ile razy w tygodniu, ale to na spokojnie. Teraz co najważniejsze przed treningiem, pewnie rozgrzewka, nie? Tak, tak. Ja się rozgrzewam, rozciągam się troszkę, no i wchodzę na bloczek sobie, bo ja, każdy ma swój trening, nie? Okay. Ja mam taki już dla siebie, na swój organizm. Po tylu latach już jest... Że ja do 300 na przykład jak chcę ciągać, to ja nie muszę mieć dużo czasu. Okej. Okay. A kiedyś męczyłem, robiłem i nie szło, to nie? Ale to było dobre przygotowanie do tego, co? Bo ja uważam, że sport polega też trochę na psychice, co nie? Kurczę, i to w dużej chyba mierze. Zgadzam się. Tak, to jest niewątpliwe. Dobrze, rozpoczynamy trening. Ja będę tutaj asystował, będę tutaj te koła może pomagał. Jestem do dyspozycji, a przy okazji będę przeszkadzał. Poćwicz. Nie, powiem, boli, pleć mnie wolą. Nie. Ja bym tutaj się mógł skompromitować, ale jestem ciekaw właśnie, jak to... Ja też, wiadomo, że odpoczywam teraz. Ale żebyśmy pokazali, jak mniej więcej, to wiadomo, nie na jakichś wielkich ciężarach, ale jak wygląda trening legendy tego sportu. Już mówię legenda, aczkolwiek jeszcze sporo wyników przed panem Józefem, mam nadzieję. Tak jest, zaczynamy, zapraszam. Zimą to jest chyba ten problem, że to wszystko przymarza do rąk, nie? Latem to tu jest komfort pewnie, chłodniutko. Pięknie. A tak jak zima, no to już... Już mam takie ćwiczenie, na przykład pierwsze. No, dobra. To klatki, co nie? Tak jest. Gdzie raz wyżej trzeba? O to chodzi o rozciągnięcie. Dla mnie nie chodzi już o, jak to się mówi, wygląd. O, do brzucha. Okej. Okay. Mhm. Bo można jeszcze w ten sposób, co nie tu, w głowę. Aha. Dobrze. Ach, żeby się rozgrzać. Panie Zefie, to taka solidna konstrukcja? Oj, bardzo. Czyli można pewnie podchodzić i... Pół tony wisiało. Aha. Bo tu są nakołki te metalowe wszystko. Aha, i tutaj? I tu widzę też odważone te koła? Te nie wiem, turbiny? Tryby? Czego te tryby? Od jakiego kombajnu? Tak, coś tam jest, bo to kolega przybył. No, zobaczymy, ja sobie muszę spróbować, bo to... Coś tam dołożymy. Nie, 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 tu też nie jest takie za lekkie. Ale to chodzi. To jest przełożenie 1:1. Dosłownie. Ależ. No. Jakbyście byli w okolicy?
to wpadajcie do pana Józefa. Karnet jedyne 450 zł za godzinę. To można takiego survivala zrobić, że... No teraz trochę czasu mam. To można... Okej. Okay. ...niektórych tam podszkolić, ale wiadomo co, o co chodzi wszystko. Tacka waży, koła ważą, to powiem, że to takie... Nie wiem, ile 40, 50 kilo? No, będzie, nie? Tacka waży 25, albo więcej. No, także... Też siódemki są, a te 11. Wszystko policzone. Tak. Oprócz tego, że wyciąg gdzieś tam triceps można zrobić i tak dalej, to, można, bo to widziałem, że od dołu też już jest pomontowane wszystko. W sercu, ja z odgromadzić możemy związać. A to, jeszcze mam pytanie, bo to widzę, łamana, że tu... Ja sam robię. Łamana, własnoręcznie łamana. No spawana, no. Bo ona była prosta. Aha. No widziałem gdzieś te łamane tam. Aha. I wprost. Myślałem, że tak, panie Zefie, no nie, pasuje, jest zrobione, nie? No, ale rzadko teraz używam tego. Okej, okay, teraz zmiana. Pokażę tak, jak ja w tym triceps ćwiczę, czy nie? Okej. Bo dany dzień, jak ja przychodzę i mam przysiady, na przykład, bo ja w jeden dzień robię trójkę. Aha, no właśnie, to tak, żebyśmy to tak usystematyzowali. Ile razy w tygodniu teraz pan trenuje? Cztery. Cztery. Przychodzę przykładowo wtorek, cały trójbój, ale rozgrzewam się, wiadomo, do tego muszę się rozgrzać. Robię pierw wyciskanie, aha, później ten bark, nie? No. Przysiad i ciąg. Okej. Okay. Koniec. Ale w środę przychodzę, no, robię dodatki. Różne tam ćwiczenia. To co teraz tutaj mniej więcej było, tak? Trice, wszystko, wiadomo, dodaję. Aha. Mogę już wyciskanie sobie głową do góry, czy na dół, aha, czy jakoś tam kombinować. Różne ćwiczenia są, nawet dodatki do ciągu martwego w inny sposób, a wtorek to jest ciąg, wiadomo. Czy to te takie boje, takie jak na zawodach. Tak, i przychodzi środa, robię te dodatki, przychodzi sobota, zawsze na sobotę przykładam i bardzo mocny ciąg. Aha. Już ściągam z tych ósemek. No, no. Takich. A, no, no. A, tu jest, a, właśnie. No, bo to są na koła zrobione. Myślałem, że to klocki jakieś do pieca, czy coś, nie? A tu nie, tu jest. No, no. Okej. Okay. Ósemek i od kolan ciągam. A ta podłoga też musi być taka. Beton. Beton. Nie. To też... Bo nie było, bo to sam zalewałem. No. No i od kolan robię. Ja na przykład nigdy nie biorę, ciągle wam pokażę. No. Widzieliście może, że ja nie stoję tam, chapię, tylko hap. I już. No bo bardzo mocne palce, co nie? No, to ja bym chciał, żeby tak, lepiej bym nie ale chciał. Ale ściśnij mi rękę, ile sił masz? Proszę cię bardzo. Tak? Proszę cię, bo... Zobacz, a daję ci. No. Już się bym nie wyrwał. Jak bym chciał coś wziąć, to... Ale jest polityka, zobacz, mocno. No. Ja ci ściskam, a weź palce do góry. Tak? Dobra, bo idziesz siła na palec. Aha, czyli co, to teraz się wyrwę? No, do góry, o, nie mam siły. Aaa, sztuczka. A jak ktoś złapie tak? To już koniec. Nie, musisz tak, w ten sposób, bo jest klin, widzisz? Aha. Patrzę się klinu. Ale właśnie też słyszałem, że właśnie przy tych ciągach to jest tu, jest też kluczowy, tak, kluczowy element, nie? Zamknięty mocno nieraz właśnie to... A bo kiedyś byłem też międzynarodowym sędzią. No. Jeszcze jak Grzesiek, ten mówię, Kosiu. Piotr, no, no, nie? No. No i na rękę miałem. No. Gdy się łamie, tu łamią. No. A tu widzisz, tu cała siła jak pójdzie tu, to złamie wszystko, co nie? Widzicie? I dlatego lubię jeździć w drodze i poznawać właśnie takich ludzi. Aha. W ten sposób stanę, bo inaczej trochę stoję. Aha. No. Trzeba odjąć. I już jest. Bo to za dużo nie ma sensu. Człowiek nie, ale... I tu już... Małego, to... I to pokazuje też, że ta platforma ile waży, że nieraz a, wystarczy też, nie? No, ona jest... Zaraz masz w górę. Mhm. Bo kulturyści inaczej ćwiczą. Tak, to jest całkiem co inne ukierunkowany trening. Ja tak, w ten sposób mogę dobić, w ten sposób i w ten sposób. Okay. Bardzo ciężko mi to stoje w ten sposób. Tak, tak. Żeby nie to mi nie działa. Aha. To są różne ćwiczenia. Ile to już lat dźwigania, znaczy siłowni? Ale tu nie. No, tak. Tu 30. No kurde. No to będzie więcej niż 20 kilo. Na te łapy, o Boże, to wolne łapy. Jest, naprawdę. Też kolega, to... jedzie na mistrzostwa świata. No, szykujemy się, zobaczymy, także im starsi, tym coraz lepsi jesteśmy, nie? Dosłownie. Ja wyniki zacząłem robić czymś starszym. Starszy. Niektórym to tam powiedziałem, nie? No. Że, słuchaj, ja będę starszy 75 lat i ze mną nie wyjdziesz.
No, ale z naszym organizmem... dodaje do tego takiego smaku, żeby on się wkurzył na przykład na mnie i musi dźwigać. A to jest tak teraz... Żeby ten dziadek go nie... No właśnie, do czego zmierzam, że panie Józefie, jedzie pan na zawody, tak jak Krzysiek Wierzbicki jedzie i pojawia się w Martwych Ciągach, no to już wiadomo, że dobra, jest poptoka. Tak. Czy jest tutaj podobnie, o przyjechał Józef Sokołowski, kurde, będzie ciężko. To znaczy w weteranach na pewno, tak myślę, bo każdy mówi, a już. Dobra, tam coś tam. Albo czekaj, jakie wadze będziesz. Żeby sobie albo niżej, albo wyżej. Nie. Ale wiem, że pana interesuje też Open, nie? Bo po to się jedzie na zawody. Mnie interesuje absolut. Bo zawsze w wadze mam mało ludzi, albo nie mam go, albo mam. A? I to nie smakuje to zwycięstwo, nie, tak, nie? Nie. Ale wynik, ja jadę wynik zrobić. Żeby mi nikt nie zarzucił, że ja potrafiłem wygrać, o tu jest kołowny właśnie. Aha. Całe zawody w UPC. Kurde, ta sztanga leśnie i nie. Tu było 310. 310. Tu w tym, Biała Podlaska. I to tak patrzę po tych datach, to tam ile? 4 lata temu. Tak, tu 297, 300 pociągłem i 130 wycisłem. To jest... 720. To jest aż niemożliwe. Ale mówię, stawy cały czas wytrzymują, ale to też jest inaczej, jak całe życie się dźwiga, nie? Jedną rzecz powiem, jak mogę komuś tam doradzić, bo chodzi o to, że kolega tam jakiś znajomy mówi, siadł, bo krzyż, bo źle. Ja mówię, znasz mnie i nie przyszedłeś się dowiedzieć, jak ćwiczyć. Ja ćwiczę 40 lat i z krzyżem nie mam kłopotu. Z krzyżem, bo ostatnio miałem, ale korzonki, to co innego. To co innego, no zapalenie nerwu to. No. Jak ktoś dobrze robi wszystko, to nie ma wata, żeby coś zrobić, coś się stało. No musi umiejętnie podchodzić. Tym bardziej, że tyle lat to nie dosyć, że ta tkanka mięśniowa inaczej wygląda, to więzadła, to wszystko jest wzmocnione, nie? Musi inaczej to do tego podchodził. Czym starszy wiek, na przykład młody chłopak robi wyciskanie, ja widzę tam 10, po 10 czy po 20 powtórzeń. Ja tego nie mogę w tym wieku robić, bo ja się zajeżdżę, co nie? No. I krótko, duży ciężar idę, powoli sobie. Zrobić swoje i na piwko. O! Ale piwko wjedzie czasami. Tak. Ale o tym pogadamy za chwilę. Teraz co będziemy robić? Aha, chciałem przysiąd robić. A, okej. No, pogadamy sobie tam o diecie, której tam wiadomo, tutaj no, sportowcy... Tak nie miejsce, widzicie. Ale... W Trójboju nie ma diety. W Trójboju nie ma. Słuchaj, jak nie ma kogoś, to nie? No. Dobra. Aha. Jak jest ktoś, to mi otwiera, to nie? Aha. Wiesz, a jak ja sam jestem, to no. Robię. A, okej. Okay. I już jest otwarte. No. I ja ostatni przysiad robiłem na górze sztanga 260. Nie ma. Tu? Tak. 260 kilo? Tak. To w GPC było. No. Są różne rozstawy. A sądzę, że te boje tutaj nieraz większe są. Nieraz się więcej dźwiga niż na zawodach. Zabezpieczenia, to nie? Aha. Teraz to się rozciągają, tak, bo to mały ciężar, nie? No. Wszystko opracowane. Jak to sumo. Aha. I wstaje nie tak. Aha. To ma biodra. Aha. Wiesz, sumo tak robi, oni biodra wpychają. Ale to pomaga? Od razu. Aha. Cała siła idzie. Okay. Nie, niektóry ma za kolanem ciąg, to nie? Ale to jest właśnie ta sztuczka, jak z tą wyciągnięciem tej dłoni, nie? Tu człowiek może szarpać, ale wystarczy ręce, palce wyprostuje i wychodzi. To tak jak z Krzyszkiem rozmawiałem, wiesz, Wierzbicki. No. 100 razy robiłem, raz mi się udało, że nie poczułem 300 kg. Raz. A, tu mówił teraz o tym martwym ciągu to, sumo. No. Że to jednak nie jest pana ten... Nie, to nie. Ulubiony ciąg, nie? Nie, ale zdarzyło się, że nagle cię było, tam było w górę. Było, było jest coś tam. Bo jednak siła jest, nie? No tylko ją trzeba umiejętnie włożyć tam. Czyli tej techniki brakuje akurat w tym? Skoczek też, jak nie trafi w punkt. Wszystko, nie? No to też to samo jest. Ile to jest? Tysiące tych skoków. Zauważyliście nieraz, że sam ćwiczysz, wiesz, bo też ciąg robisz, żeby tam u grzbiet czy coś. Tak. Nieraz bierzesz, że za daleko jest. Tak. Ona sama ci wchodzi tu. No. Dlatego musisz tak ustawić ją, żeby ona ci nie uciekała. Nie latała, tylko już szła. Bo jak będzie 300, to jak będzie daleko, nie weźmiesz. No, już się nic nie zrobi. Za blisko też, nie? I to każdy milimetr. I poprzez tysięczny któryś tam martwy ciąg
wykonywanie tego ćwiczenia to jest... Nie można luźno mieć ręce, wiadomo, tylko naciągnięty, żeby nie było tak samochód. Ciągniemy, jak powiem luz, szarpniesz, to co się robi, urywa. Urywa się, no. A jak będzie powoli... No. Wszystko widzicie, niby old school, ale to wszystko tak, cały czas ma przełożenie. Ja wiem, że dużo ludzi wie o tym, ale dużo nie. Może większa część nie wie, a większa wie. Dużo rzeczy wiemy, ale rzeczy nie robimy. Nie uczymy się do tego. A, dobra, tam wie. Ja też się uczę dalej, żeby trochę więcej wziąć. Słyszeliście? I to są bardzo ważne słowa. To nie można powiedzieć, że trenuję już ponad 40 lat, mam mnóstwo tytułów na arenie światowej Polski i powiedzieć, ja już tam nic nie muszę, bo ja już wiem wszystko. Słyszeliście? Ja cały czas się uczę, ja się muszę uczyć, żeby cały czas uczyć się udoskonalać. I chciałbym przekazać niektórym, swoim ludziom, żeby wiedzieli, o co chodzi, żeby coś zostało. Powiadę, zawsze mówię do tego kolegi, co za mnie ćwiczy. Wiecznie żyć nie będę. Wreszcie idź do przodu. I lubię, jak u kogo ćwiczysz? U Sokołowskiego. No to wynik ma być. No. Proste. To już jest, no dokładnie, to już jest autorytet, nie? To już... Albo ćwiczysz, jak nie ćwiczysz, to nie będziesz mi tutaj nazwiska psuł. No, ale on akurat dobył. Dobry. Ale dobry jest. No, dobra. Bo u mnie ćwiczy. Co, no, wszystko. No. Czyli rozgrzeweczka dzisiaj co, będzie siad, czy martwy? Co teraz martwy zrobimy, ale pierw wyciskanie zrobimy, co nie? Bo ja wyciskaniu coś nie... pomóc, ja w razie czego jestem. No, no, ale ja orzeł nie jestem. No. Zobaczcie, co zrobiłem. Jak wysoko mam, widzicie? No. No właśnie. Przez to, żebym ściągnął, wiesz, bo ja długie łapy, a tu już mi za nisko. Aha. Co nie? Ale ja podkładam to, zobacz, wiesz, o co tu chodzi? Żeby mnie nie zabiło, jak sam jestem, o. No. No co, zobaczycie zaraz. Kombinuję jak koń pod górę. Czyli wszystko przystosowane, żeby można było na ekstremalnych, że tak powiem, ciężarach zrobić trening, żeby było bezpiecznie. Bezpiecznie, o to chodzi, o. Na przykład można... to podkładam. Tu mam takie specjalne, o. Aha. Żeby wyżej, no bo wiadomo, raptownie wszystko poszło i teraz bierzemy to. Aha. Nie wiadomo jak tu. O. O. Wszystko opracowane. Tak. Trochę mam jeszcze tego wyżej kładę, bo mam gumy o tam specjalne. No, no. Ale zrobimy tak, co nie. Okej, ale wtedy jak ławka jest wyżej, to nogi normalnie na ziemi? Się tak, tak, na ziemi możesz do góry, jak chcesz, bo to trening. To, to trening, okej. Na zawodach to wiadomo. To jest inaczej. Bo mogę sobie nogi na tym, co nie? Aha, aha. I ja tu, o, ja muszę wąsko, zobaczcie jak ja wąsko teraz wyciskam, bo ten bark mnie boli. Aha, no to jest teraz ta pięta achillesowa taka, nie? I o. I zobacz. No. Widzisz, a jak chcę, to klatka dotykam, co nie? Tak jest, się wymocuje i pasuje. Ale żeby nie było... Boję się mnie, że wiesz, trochę tak delikatnie robię. Czyli wszystko opracowane jest. Możemy dołożyć, jak chcesz spróbować sobie tak? Tak, tak. Rozgrzeć. Wezmę ich jeszcze. EQ to się nazywa w tych strojach, to nie? Aha. No bo mi szkoda medali. A, tu jest... I już musi być wyczute, ale można też wymoskować. To też z martwego punktu można, nie? Tak, tak, tak można. Kurde, i wszystko idzie zrobić. Dla ciebie od razu można, wiesz, nie wszyscy, nie, bo to nie gra roli. A, no dołożymy tak. To, a jeszcze bym dokładał 20. To wyciskanie robię, ale tu jest szykowanie jest do ciągu. A, okej. Okay. Tylko potem jak to bezpiecznie ściągnąć, nie? Na dół. No, ja pokażę. Aha. Robię dlatego piątki, żeby trochę dalej, bo te sztangi są teraz długie. No, no. A ja mam krótką. A, rozumiem. Zobacz, ja nie mam żadnych... Się rozkładały te siły dobrze, nie? No, no, no. Żeby tak... Kurde, ile najwięcej na tej sztandze tu było? Teraz? No tak w ogóle. Bo to sądzę, że ta sztanga to już tym o trochę lat, nie? Nie, ja próbowałem, bo tu miałem bolce kiedyś. No. To ponad 500 kilo nałożyłem, zobaczyć, czy to wytrzymają te kołki. Aha. Bo się bałem, no nie? Wytrzymałem. Kiedyś myślałem, a to wytrzymuje wszystko. No bo nie wiesz, co będzie. Sam przyjdziesz i... No, i wyleci. Z tym, o. Teraz co się stanie, to spadnie nic. No tak. Ale pod, wiesz, pod igiełkę, żeby tego... No. Jeszcze raz to wezmę, jak dam rady. Się boję, wiesz. No, jeszcze czarna jest. Jeszcze. No, bo to w GPC mi tam. Aha. Normalnie czarna się zrobiła. Krwią, wiesz, zalało od środka. Się...
i staram się głowę podnosić, bo są federacje, że można, co nie? Aha. I zobaczymy. O Boże, ciężko czuję. Nie można odłożyć. No, ja to sobie, tak, już teraz koniec ja mam. Jak chcesz, to po ciebie ciskaj trochę. Wrócimy jeszcze. Się rozgrzejemy, będzie cieplej. A Marcin niech stoi, niech marznie. Też dźwiga. Też dźwiga, no w sumie tak. Jest to dźwiga. Tak, ja nieraz tak jak patrzę na nich, to... No to wyciskanie na pewno on ma duże. Czy ci obniżyć, jak chcesz? Nie, tak, ja sobie tak... No, popatrz. Sprawdzić mistrza sztangę dotknąć, poczuć ją na dłoniach. O, ile lat ona jest już. Ale to chodzi. Naprawdę. Tak, aż idzie góra dół, aż miękko pracuje tak, a... Ale na tym tle ja powiem, no. Trzeba mieć trochę, tak no, trzeba. Bo nieraz mój kuzyn mówi, no kurka, kiedy to rzucić? No weź rzuć, to mówię. Nie no. Da się, nie? No jak rzuć? Chociaż nieraz są takie momenty, przynajmniej ja miałem w życiu, że po co mi to... Ale tydzień, dwa. Dokładnie, nie? Człowiek odpocznie i już tak, kurde, a tak pójdę sobie tylko trochę, nie? No tylko swoją, bo Świdwinie są siłownie były i jeździłem kiedyś. No kupili sztangę kiedyś, dawno temu w zamku były, ja nie wiedziałem ciągi, bo wiadomo, ja siadę ciągi, podnoszę, ale tak lekko mówię coś, a gryf w rękach, a ciężar na ziemi, gryf. Wygiął się. Wygonili mnie. Nie wpuszczajcie pana Józefa na siłowni, bo on powyginął sztangi, bo są same te, koszty. Są te gryfy, co nie, takie, tak. nie, jak to się mówi, nie... Niehartowane czy coś takiego. No. Ale z kimś też nagrywaliśmy, coś się spotkaliśmy, nie? Że ktoś coś opowiadał tak samo, że ten gryf się wygiął, ale tak czy siak, teraz mi się przypomniało na ostatnich zawodach, jak Krzysiek Wierzbicki startował, ustawiali mu sztangę i ten banana jakby nie odwróciły, już była lekko wygięta i ona mu się odwróciła jak stawał. I już było po ptokach. Tak, bo ja to na to patrzę cały czas. A, czyli jest takie coś. Jest. Tak czy siak, ale lekko sztanga musisz zawsze jest. Musisz iść i patrzeć na to. Żeby tam do góry. I ja zawsze na to patrzę, bo wiem o tym. Bo ona w tym czasie wygina razem z tobą, a jak tak, to ona ci się obróci. Już jest. A ja jeszcze łapię tak szybko to. Tu pasków nie ma w zawodach, nie? Zaraz ciąg, czy dalej chcesz? Nie, nie, ja tutaj się dostosowuję. Coś jak tego pomóc, to jest, no w sumie można powiedzieć 3 na 4. 3 na 4. 12 metrów kwadratowych oldschoolowej kuźni, prawda? A kiedyś tu są kury latały? No 5 tu jest. 4,5, 5 metrów na 3. No. No. Kury. Kury tu były. A wcześniej może i te. Knurki. Tak, gdzie? No to rodziki. Gdzie to tu damy? A i teraz. Tu? Ja to ściągałem zawsze sobie, żeby się nie męczyć. No właśnie. Nie, bo za wysoko teraz jest. No, a z tej pozycji... Przechodzę. O. Cyk, no bo tak... A z tej pozycji już... My tak podglądamy, jak to wygląda, jak człowiek samemu tutaj jest, nie? A jestem sam, później sobie... To nie? A, okej. I to było, że składamy. Okej. Okay. Zamknięte. Klatka zamknięta i teraz martwy ciąg. Bo mam takie specjalne te, żeby one równo stały, bo to wiadomo, wybite wszystko. Aha. Czy nie? O, mniej więcej to miało ręce i nogi. A. O. Jak przyczepa od traktora. O. I już się nie cofnie. No i pokażę, jak ja ciągi robię na zawodach, normalnie trenuję to, nie? Dobrze. Bo Krzysiek to... Ja bym chciał tak. No. Poważnie. I on tak w ten sposób sobie za palce zakłada i... Nie leży mi ta technika. Nie, nie też. Nie. No ale dużo obierze. Dużo, no ale no. Ale zauważyłeś sumo najczęściej, bo są tacy ludzie, że biorą dużo też w ten sposób. Aha. Ale to mówię, to też trzeba trenować. Ja nie jestem akurat specjalistą w tym, ale jednak wolę ten klasyczny. Ja wolę wąsko stanąć. Tak jest. I zobacz, podchodzę, łapię. I, ale to też zamkowym takim. Nie. Znaczy się w sensie, nie wiem jak to się nazywa, teraz... Tamten zamek był. Tamten zamek. A tu jest... Zamek tak, nie, zakładasz o... A, okej. Okay. A tu... Przechwytam cię. No, da. Przechwytam. Okej. Okay. Wchodzę, łapię. A na zawodach staram się w ten sposób.
i od razu, nie ma no, to będzie, mam. Wiem, że nie jest Majkowicz, to on lubi w głowie tam długo. On i tak, on się na tego i tak, czyli każdy ma swoją metodę, nie? Metodę, tak. A tutaj jest... Ja muszę szybko, bo jak będę długo na dole, to po ptakach. Okej. Okay. Proszę. Tutaj, żeby mnie... Nie. Ten, o, ja, dla mnie to jest... To jest... Tutaj w głowie siedzisz, nie? Nie. O, muszę stanąć, no. Ale damy radę. O, spróbuj teraz. Cyk. No tak. Nie, tu daleko. To. Jeszcze raz, weź. No, bo widać, że ty bardziej wyciskanie chyba masz. Chociaż ciągi lubię, nie? No, bo widzę. Bo zależy, gdzie masz tą sztangę widocznie, wiesz. Aha. No ja mam ją tu. No. A Krzysiek ma tu. No, a ja wysoko. No bo my stoimy tak, wiesz, on roz... No to jest, panie Zewie, tak, że już wy tyle lat ciągniecie, że już te rydze tak, są wyciągnięte. Ja do lasu idę grzyby na stojąco. A ja muszę zapasek chować. Tak jest. Tarczy. Ile to było? Tam, nie wiem. Nie to... wiem. 80. 140. 140, jak? To chcecie jeszcze? Jak kurczokim tam. To jeszcze dołożymy? Co? No tak jak już trening, nie? To tam by trzeba było coś tam dokurzyć. To dokurzymy. Aha. To tu jedziemy w drugą manię. No. Takie mam specjalne zrobione swoje. Tylko ważone są. 54 dokładamy do 140, tak? To mamy tu już... 194. Prawie 200 kilo. Prawie, no ale to wiadomo, że ja nie ćwiczę już dłuższy czas, nie? Bo ja odpoczywam też, teraz. No. Dałem sobie do świąt. To dzisiaj tak wyjątkowo. Wyjątkowo. Żeby zobaczyć, jak to mniej więcej wygląda. No, jutro będę... Odpoczywamy. Tak. Mam pytanie o to logo, no. Tutaj co jest. To... Wzięło się z tego, że... No Sokołowski to Sokół wołali, co nie tak. Na mnie, czy tam na syna, tak. Czy... No. No jak Sokół, no to zaraz go wypatrzyłem, co nie, jak on wygląda. Ma skrzydła, no. Pomaga sobie do ciągu. Tylko z takim ciężarem daleko nie odleć. No, no ale starczy to po prostu. No. O, dzisiaj by poszło dużo. Czyli dzisiaj, no właśnie. Dzień. Jak to jest was? Siedzie na zawody nieraz, czy to się czuje po pierwszym boju, czy to się czuje już jak jadę na zawody, że dzisiaj będzie do luftu, bo nieraz się nam wydaje, że jest do luftu, nagle jest fajnie, nieraz nam się wydaje, że będzie fajnie, a nagle jest niefajnie. Ja jest taka, bo już znam siebie. No. Jak te 80 kilo no. Było ciężej, nie tak? No, no. To znaczy, że dobry dzień będzie. Aha. Jak będzie lekko, to później ciężary ciężkie. Czyli odwrotnie. I to się... Przekonałem, już wiem o tym. Już się w głowie to już nie mieści. Nieraz idę 200 kilo słabo, no nie? Ciężko. No. No. Dołożę 250 lekko poszło. No to już idziesz. No. A dzisiaj tak jest poczucie, nie, jest dobrze. Ale to też jest ten odpoczynek zaplanowany. Już ta regeneracja chyba wszystko, już postępuje. Wszystko. I ten ciężar, także po nowym roku będzie ho-ho. Nie wiem co robić, o właśnie. No. Bo w trójboju jestem dobry. No z barkiem mam, zawsze z tym barkiem kłopot. Mhm. Ale mi szkoda tego trójboju, ale później, dwa dni po nim robią ciągi, no. A ja już jestem jakoś załatwiony. Aha. No bo wszystko mnie boli, wtedy przygotowuję się, aha. Idę do ciągu i w ten czas, chociaż GPC tam wygrałem, co nie? No. No ale chciałbym te 300 i ponad, aha. Czy same ciągi robić. Wtedy tym singlu, tylko ciągi? Tylko. No. Żeby to w jeden dzień było, bo na przykład GPC w tym XPC to jest fajnie, bo jak tam ja trójbój robię, to oni przepisują mi do ciągu w ciąg. Aha. Ja tylko starczy, że opłacę. Aha. I w ten czas bym mógł sobie iść jeszcze w EQ, tak? Aha. Co w tych ciuchach są. No. No też ma, ale były złote rekordy świata. No, no bo tak, wiadomo. No, bo tam... Dochodzi jeszcze kilogramów i no, siła no, dochodzi. No, jak jest racja. RAF to jest inaczej. Chociaż jest jedna rzecz. No. Przysiady mi pomagały stroje, bo wiadomo. Chociaż błędy robiłem, teraz wiem o co chodzi. Mhm. Ale siadałem sporo. Bo w WAP, to nie ten medal, to tam siadłem 310. To nie?
No. 185 wycisłem i 282 czy 7 pociągnąłem, bo tyle starczało, żeby wygrać całe zawody, bo mi chodziło o absolut. A, no. Rozumiem. No i teraz nie wiem, co robić. I tam w Siemianowicach, co mówiłem, 325 wziąłem, to ja wziąłem bez stroju, tylko w tych takich, jak zapaśnicy. Tak, coś. Tak, to jest dozwolone, nie? Bo takie mi to przeszkadza, ja schylić nie mogę. Aha. Mnie gniecie to. Mówię, no. Tak, ale pasa też używa, pan używa, tak, nie? Tak, normalnie tak. Też, tu nie? Mam swój pas taki. W Mikołowie, tam gdzie mieszka Krzysiek. Aha. Mikołowa, tam facet był, buty robił, o buty. I aha. Pas i zrobił. To ten pas 25 też... lat on dalej no robi. Właśnie, no właśnie, mówię, ale też wiele ten pas już widział. Uuu, i... przeszedł. Gdzie on ale jest nie? Niepowtarzalny. I to jest bo te palce są niby tego, bo szybko się odepniesz, wiesz. No, 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 to no, jest no, no żeby powietrze złapać w razie no, czego, nie? Ale ten pas to pomaga. Aha. Wiesz, jak ty mówisz, chodzi. No. Z ciężarem. To już jest. Się czuję, tylko no tutaj trochę czasu ktoś by musiał chwilę i... Była taka sytuacja, zaciągnąć. Gdzie w tym... Mój syn też był mistrzem świata. O, aha. No nie pokazałem, bo tu akurat... O, to nie, aha. Tu chłopaka wziąłem, mówię, pół roku będziesz mistrzem świata. Nie wierzyli, ale wziął. A tu wygrałem WPA. W Łodzi były chyba. Aha. Młodymi. No. Tu stoi te młodzi chłopaki. No, super. Nie? No to tu ciągam, no. 300 kilo. Nie? Tyle ile trzeba. Tu coś z tym. Tu chyba 325, ale no. To były takie. O. Tu Radzikowski, taki młody szyniok? Tak, nie? Tak, Radzikowski. Tu siadałem, zobacz jak szeroko. No. Tu miałem 270 kg, tu wygrałem do 86-7 kg ważyłem. Aha. Też tu byłem mocny bardzo. Tu. Biała Podlaska. Też głęboko. Zobacz, 251, no. A gdzie 290. No. Tu mi spalił Słowak, aha. A ten główny pokazuje mu. Aha. Słuchaj, ja 275-30 i on mówi, no widzisz, no. Do niego. I 90 wziąłem. Czułem, że 300 bym wziął. Mhm. No tu miałem 62 lata. Kurde. No, to ciągnie. Też ze mną startował w tych tak? Pierwszych tych. No, no, no. Tam wciąga, to wiesz, takie tak. Samochody, to tam trzeba się przygotować, bo ja dużo no, rzeczy nie wiedziałem. Kim, nie? No. Jak szedłem z tymi walizkami, no. To ja powinienem szybko iść. A skąd aha. Ja wiedziałem? Aha. Bo ja długo trzymałem, wolno szedłem, no. Ale zrobiłem tam 34 metry. Z rąk nie wyleciały. Nie. Jakbym no. Szybko biegł, to bym zrobił 50, nie? Albo i więcej. No, ale to tak, o co chodzi. Takie błędy zawsze są. Jak to jest z tą dietą? Nie ma diety. Nie, u mnie nie. Nie była i nie ma. Ale mam żonę, aha. Kucharka, aha. 43 lata na kuchni. No. Na fermie, bo to była ferma. To tam jest na pewno smaczne. Ona 43 lata pracowała jako kucharka. Mhm. Nie jako szefowa i tu pomagają mi właśnie z firmy. No. Prezes, starszy prezes zmarł, on bardzo mi dużo pomógł, ale syn przejął. Aha, i tak samo jest. I pomaga, bo mam muszę mu pokazać, że. Aha. Bo tu głównie chodzi o sponsorów. No, no, no bo jak tak, bym, także jak, tutaj. Ja bym pojechał. Nie? Tak, dziękujemy także tutaj. Bardzo dziękuję swoim sponsorom, swojej gminie, bo pomagają aha. Wszyscy ludzie. Że powiedzmy, bo niektórzy może nie usłyszeli, no. Jaka to gmina jest. No właśnie, teraz zdobyłem, były Dni Olimpijczyka, zachodniopomorskie. Aha. Ja jedyny byłem, dostałem, jak to się mówi, kurka, gryfa zachodniopomorskiego, no, medal. No, 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 no. No. Także. Bo Olimpijczyka nie było. Czyli wracając do diety, schabowe, jajca, pyry, tak, tak, tak. Kluchy. Uważam, że tak. Jeść i coś do tego. Często. No. Nie dużo na raz, bo to nic nie da. Mhm. Nie, tak jak mówi, świniaka zjesz i tak 15 gram białka przyjmie organizm. No. Wiesz o co chodzi. Tak, tak. Trzeba z głową wszystko. Teraz tak, do świąt, do końca tego roku odpoczynek, tak. To dzisiaj taki wyjątkowy był trening. Tak, wyjątkowy. Żeby był, ale to teraz pan w ogóle nie trenuje, w ogóle tu nie zagląda? Czy zaglądam. Tylko, tak, tylko takie po prostu nie ma nic tak, na siłę, tak, tak. Nie to 100% tylko... Zobaczę kartą, sobie tam. A, czy tam tu ruszę, szkoły, tam ruszę. Tam, czy farelka działa, no. Radio, czy działa. Zobaczcie, tak wygląda trening właśnie. Mam nadzieję, że może uda nam się też przyjechać, jak to taki już będzie solidny trening, jak już takim będzie cugu, bo pewnie na wiosnę będą starty, nie? No będę musiał teraz, bo tak nigdy nie robię, że jak do zawodu każdy pokazuje swoje siły tam, jak siada. No, no. Ja muszę zacząć to
gdzieś tam wrzucić i tak dalej. A możemy znaleźć jakiegoś Instagrama czy Facebooka? Tak, tak. Tak, to możemy powiemy, zaraz się tu wyświetli. Tak, tak. To jakby to było? Tak jest, Sokołowski, znajdziecie awatarka, dzisiaj jest tyle po tym programie. Po tej emisji tego odcinka na pewno będzie o wiele więcej, także będziecie mogli śledzić sobie smagania pana Józefa, zmagania pana Józefa. Zapraszam. Tak. Do obejrzenia. Super. Ja myślę, że teraz przejdziemy do cieplejszego miejsca, choć tutaj i tak jest gorąca atmosfera. Fajnie tutaj. I lustro. A czemu lustro na suficie? No bo kiedyś próbowałem ci jak rozpiętki, bo teraz nie mogę tą ręką. Widziałem, czy dobrze robię, czy nie. Widzicie, tutaj. Tu też lustro było. Aha, no widać, że tam jest. No, bo różne farba nie wyblakła tam. No bo przełożyłem tu, bo przyszedł tu ćwiczyć jeden i uderzył i. No. Tak ją mam, co nie staro, no, ale widać, fajnie, wiesz, bo kulturyści też muszą mieć. Ja zauważyłem, że oni jak ćwiczą, znałem Przedlackiego, tak? Dobrze mówię? Tak. No, kiedyś do Warszawy pojechałem, bardzo. Ładnie wyglądał. On pięknie, jeszcze był tam drugi. Zapomniałem, ale on pięknie, żeby odżywki, bo to nie było jak teraz, że chcesz. No, no. Ja myślałem, że ta odżywka 2 kilo, co nie, da mi 10 kilo. To tak kiedyś bo się tak, myślało, tak, nie? Tak myślało się. Jak miałem pierwszą odżywkę, to łyżką od herbaty zasypałem i czułem, że rosnę. To łyżka od herbaty. Ale tak, 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 tak było, no bo tego kiedyś nie było. Do Warszawy jechałem. No, żeby tylko tam. A bo do Trójmieście się pytam, jak ćwiczyć. I ci nie mówią, bo ci nie wiesz. Ale co to nie mówić? No, kiedyś wiesz, jak było. Kiedyś tak. Teraz przyjdź, ja wszystko ci opowiem. Tak, albo można, czy na YouTube'a, czy nie, na teraz jest masa. Ale czego nie ma dzisiaj? Dzisiaj jest informacji masa, ale nie ma takiego zapału jak kiedyś, tak mi się wydaje. O, tak widać młodzi, na czym polega. Jest na tatce podane, tak. To może wezmę, może nie, a kiedyś trzeba było wydrapać. Jedną rzecz jeszcze powiem, że do treningu trzeba jeszcze coś, że chęci są wszystko i umiejętnie brać, dokłada ciężar. Mhm. Bo nie będziesz po 5, a później 20 dołożyć. Czyli ten profes musi być powolny. Trzeba tak. Jakieś tam umiejętnie to wszystko robić. I dojdziemy do tego. Jak ja chcę na przykład 300 kilo, to ja biorę tu na przykład 100 kilo, 110. Pierwsze moje podejście. Bo rozgrzany jestem przysiadem, co nie? Aha, no. Więc nie muszę się rozgrzewać. Tak, tak. I 300, 110. To już ze 110 na 200, albo na te 194. Mhm. 250, 280 i 300. Umiejętnie, a nie 100. Tych serii, dojdę i padnę. Dziękuję, bateria się skończyła. A rano wstać nie mogę, to nie? Ale jak to 200 tutaj trzasnęło, to sobie wyobrażam, ile tu 300, jak to trzaśnie, to tam tu aż farba odlatuje. No, jest tak, jest. Z tego pięknego miejsca przejdziemy teraz do domu, zobaczymy trofea, jak to wszystko wygląda. Także spotykamy się za sekundę, po prostu za pstryknięciem palców ręki. Znajdujemy się u pana Józefa w domu. I tak na zakończenie, jesteśmy teraz tu u pana Józefa w domu. Widzieliście na pewno już te trofea. Tych trofeów jest po prostu wszędzie. Ale takie patrzę tutaj, to też trofeo jakieś? Nie, to tak nie wiem. Kiedyś szedłem w... Nie zadzieraj, bo cię haknę pazurem. Ale który medal z tych tytułów, o których mówiliśmy, mistrzostw Europy, mistrzostw świata, mistrzostw Polski w singlach, w trójboju i tak dalej, taki medal, żeby można by było z nim spać? O Boże. Tutaj to chyba już widzę, że tu już jest Championship, czyli tu Mistrzostwo Świata, nie? Federacji była... I to całkiem niedawno. No kiedyś startowałem w Wiedniu. Aha. W 1997 albo 99. Tam też zdobyłem Mistrzostwo Świata. Akurat Ostrowski ze mną był ten, ze Szczecina. Kolega, też on tam. On wyciska, że ja trójboista. Widzę to tak, parapet zajęty, meble do góry zajęte, półki zajęte, półka zajęta. Wracamy do tego, że na 75 tam ma być 300 jeszcze pociągnięte, tak, nie? Tak, mówiłem i tak chcę, żeby ci czas najwyższy gdzieś dorobić tą półkę, bo to jeszcze przecież nie koniec, nie? No właśnie, małe mieszkanie, ale mam tam nad siłownią taki pokoik zrobiony. Aha.
garaże, siłownia. Tak, że będziecie przechowywać? No, na górze. To będzie gdzie? I na Stryszku trochę mam w piwnicy parę takich. Mhm. Będzie gdzie? Bardzo dziękuję za gościnę, za to, że mogliśmy się tyle rzeczy dowiedzieć, za ten trening. Mam nadzieję, że również bardzo wam się podobało. No, my jesteśmy pod ogromnym wrażeniem. Także bardzo dziękuję za wizytę. No, myślę, że to nie ostatnio i będziemy obserwować, co się będzie działo na scenie, na podejście, tak? Na, jak no to właśnie, tam fachowo się mówi, na podejście, nie? Na podejście. Na podejście, na ławie, pod sztangą na siadach i prawda, w tym ciągu, w martwym ciągu. I przysiadł. Trójbój to trójbój. Także bardzo dziękuję, zdrówka życzę, abyśmy się zdrowy spotkali. Myślę, że te 300 kilo za te, ile no, 5 lat dobre, nie? Trzeba było nagrać. Jak na 75, no to za dobrze. Jeszcze troszkę. Za 9 lat. 9 lat. Ale 70 lat będę miał to 315. 315. No, to tam, to taki tam. Mogę coś powiedzieć? Oczywiście. Chciałbym pozdrowić wszystkich trójboistów, wyciskaczy, wszystkich sportowców. Zdrowia życzę i żeby do stówy wszyscy ćwiczyli. I ciągnęli ciężary. I ciężary. Ale na stówę, tak jak już sobie robi, na stówę 100 kilo. Oj, to będzie... Łuka mówił. Łuka, stówę, ale Józef Bejrowicz też chyba, nie? Mówił, że nas się umawialiśmy chyba, że stówa. Tak samo, wszyscy na stówę w tą stówę ciągnęli, będzie co kręcić. A ja wtedy ile będę miał? No też niedaleko. Też życzę. A ja 101 bez. O. Żeby no ich pokonać. Zobaczymy, ile będzie serii, ile będzie bojów, jak każdy drugi będzie przeskakiwał. Oni będą starsi, no. Trochę starszy są. Łuka też jest, wiadomo, legenda, Józef Bejgerowicz, tak. Jest kilku chłopaków. Niewątpliwie mam tą przyjemność, że mogę spotykać się z takimi legendami sportu, wybitnymi sportowcami, za co bardzo dziękuję. Dziękuję. Widzimy się w kolejnym odcinku, jakim bądźcie jak zawsze na bieżąco, subskrypcja i dzwoneczek. Wszystkiego dobrego, zdrówka, bo to chyba dzisiaj najważniejsze. Najważniejsze, zdrowie. Dziękuję bardzo ja i jeszcze raz, do widzenia. Do widzenia.